Give up now and I'll go easy on ya. Check out that stone cold fox. Looks like we're not the only mutants around here. What's your name, lady? It's Pharaoh. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Arce i de facto chyba tutaj nic nie kupimy, bo nie mamy za co i nie mamy czego kupić. Zero artefaktów, w sklepie możemy co najwyżej kupić apteczkę. My favorite stalkers. I was just reclining here, dreaming of when I see you again. I guess dreams do come true. Dwie apteczki możemy kupić, nic poza tym until next time. Sensownego się nie da kupić. Jeśli chodzi o ulepszenie broni, you want something? Talk to me. To główna podstawowa broń jest ulepszona na trzeci poziom, jak widzicie. Natomiast tutaj ten pistolet jest tylko na pierwszym poziomie, ale jego nie używamy. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak w tym odcinku udamy się, moi drodzy, do tej lokacji tutaj takiej, która jest zablokowana. Dobra, o proszę, tu jeszcze jedna lokacja jest, kurczę, ukryta, widzę. Matko i córko. Czy my damy radę? Dobra. Jakiś zgniły kopiec. Generalnie jako takiej czaszki tutaj nie ma, więc przeciwnicy chyba nie są. That underground clan from those stories. They used to live around here. We're getting close. Look for an entrance. I bet they left a lot of goodies behind for dear old ducks. No, może w pierwszej kolejności zbadamy tutaj tą ścieżkę. I thought I'd seen some weird stuff on this trip, but a giant machine sitting in a lake takes the cake. Alright, tutaj de facto to... O! Zbadaj. Wow, look at this thing. It's got that mimer mark like the other machines. This is beyond my pay grade, people. I don't like this. De facto to ten złom już jest niepotrzebny, chyba że coś w sklepie się pojawi w końcu sensownego, bo w sklepie jeszcze ani jednej fajnej broni nie było i pewnie nie będzie. Generalnie tych broni też nie jest za dużo. Ale cóż zrobić? Wypraszam. Jakiejś tragedii też nie ma, prawda? O! Zwykły złom. To jest przejście do nowej lokacji. Z tego co widzę. Na razie zostaje to w spokoju. Check this out. Whatever busted through this gate might still be in there. Time to pack up and go home, right? What do you think? Ta, nic się nie wraca, chłopie, co ty? Idziemy do środka. A, proszę, jakaś lokacja w końcu podziemna. Warto chyba zapisać w tę grę. Ciemno tu trochę. Pretty deep. I'm not saying I'm scared, but stinking here. Look at all these dead people. We really need to pack up and go home, right? Nigdzie nie. Idziemy. Właśnie byśmy taką flarę dali, to miałby możliwość. Czekajcie, jak się zmienia
Sterowanie. Zmienia broń poboczną. Bo zmieni przedmiot. Aha, tutaj mamy. Mamy ekstra. Freaking ghouls killed everybody in this place. For what? For what? This is messed up beyond all recognition. These ghouls gotta go down. Oj. Rzeźnik. Zasadkę. Musimy zasadkę sięgnąć po to, żeby załatwić pierwszego przeciwnika w pierwszej rundzie, jakiegokolwiek będzie nam łatwiej po prostu. I'm hungry. What about the cook? You want the cook to cook for us? He's got no food. No. I wanna eat the cook. Eat him. Nah, he's too bony. Smells rotten too. Yes, I smell like shit, taste like shit too, just shitty all around. You don't want to get near me. Notatka. Życie w bunkrze. Dzień 115 od miesięcy. Nie widzieliśmy światła słonecznego. U niektórych członków grupy można je zauważyć. Można już zauważyć oznaki niedoboru witaminy D. Brakuje im energii, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, do wykonywania codziennych czynności, których postanowiliśmy nie porzucać. Często dochodzi do kłótni, a niektóre z nich prowadzą do przemocy. Gdyby tylko Oli wypuścił nas na zewnątrz na godzinę lub dwie. Czekajcie, poczekamy na tego robota. Sprzątniemy. Ej, 25% tylko. Czego 25? O co chodzi? Wszyscy usłyszeli. No to będzie łatwiej chyba walczyć. O kurde, nie zmienia sobie tych umiejętności, co wszystkiego. Ajajaj. Kuźwa mać. Osiem, dwa punkty życia mu zostało. So good. No one film. Robocik już nikogo nie wskrzesi. O tyle dobrze. Szkoda. Nie będziemy w tym ogniu stać, bo bez sensu. Overwatch.
Musimy pojedynczo ludzi ściągnąć. Dobra, 9 obrażeń. Szkoda się trochę tam wychylać. Ten może kogoś trafić? Może. Dwa naboje chybiły, jeden trafił. Rzucimy granat. A butelka zapalająca może być. Każdy dostanie trochę obrażeń. Przeciwnik wymyślił. Tak, nie żyje. By krytyk siadł, to byłby fajnie. Szansa na podpalenie 50%. A nie krytyk, a nie to nie siadło. Szkoda. Let me patch you up. 5 apteczek jeszcze jest. Not too shabby. Cholera. Nie na linii, nie na linii, nie na linii. A granat? Dobra, 3. Trafimy czy nie? Warto było. Schowamy się tu gdzieś. Siut. Kto tu jest? A kto tu ktoś jest? A, moment, tego zabijemy. Bingo! Great work! Kurde, nie zauważyłem tego przeciwnika tutaj. The woman gets her! Kill you dead! Overwatch! Szaman. Dobra, tam też trzeba się schować. Dobra, trochę mało życia mamy, ale co zrobić? Sobie chyba tutaj wyjdę. Tak mi się wydaje. Będzie 100%. Tylko że on mnie teraz trzepnie. Pudło.
Jaki typ? Get that annoying freak! To jest pod głową. Overwatch. Jakoś przerzucił przez ścianę, to bez sensu jest. To trochę nie halo. Stone cold. Czekaj, cieszę się, że tego trzeba by załatwić. Tu jest. Czego? A, brak amunicji. A tutaj też jest brak amunicji? Dobrze, ja przeładuję. Tylko bym w ogniu nie stał. Kurde, pieczone, szkoda. Unieruchomimy tych dwóch typów. Aj, ja straciłem ruch. Kuźwa, posiłki następne. Overwatch. Shit. Here, buddy. Let me help you. Thank you. Yes. We lost one. Something? Udało się. They got me. The female. Deal with her now. No sweating. Stun me with that one. I'm it. Jakim cudem. No nic mi to. Kurde, co mi tutaj z tego? Musimy się przesunąć tutaj jakoś. Fajnie, siadło to. Siadło to. Bastard, got me. Ta umiejętność. We are unstoppable. Fajnie, w końcu się coś udało. Czekajcie, bo piroman tutaj rzuci kurwa granat. Koktajla nam. Jeszcze jeden przeciwnik chyba został. Kurde, no patrzcie, no to samo. Potrzebnie nacisnąłem cholera ten.
amunicja poza zasięgiem. Damn it. That hurts. W końcu 13 krytyk się, 13 punktów obrażeń. Yeah, yeah, prize time. A to mamy ten pancerz gladiatora, chyba już jeden. Czekajcie, jeszcze muszę sobie umiejętności zmienić. 25% zasięgu, to może zostać. 14 i 10, jak to mamy? To jest 18, 13, dobra. Może czekać jeszcze pozostałe. Strzelanie dwa razy. To zostaje, to zostaje. To jeszcze zmienimy. Jedzonko, dwa strzały, dobra. Zbierajmy te graty. Zaczniemy sprawdzać dalej. Artefaktu tu chyba nie ma, ale wszystkie artefaktów. Czekajcie, gdzie to by się sprawdzało? Wszystkie artefakty. A, tutaj mamy. Artefakty 12x25, 7x12. Czy jeszcze 7 artefaktów do zdobycia. Może tutaj się uda zdobyć coś jeszcze, nie wiem. Ale ważne jest właśnie, kurde. Hold up. Looks like we got a survivor here. Doesn't look too good. Kto? To komu się udało przeżyć? Hey, follow me. A tu byliśmy, dobra. Ktoś przeżył, ale nie wiem kto. Nie ma tu nikogo. O, tu jest. Moment. Ślepy jestem. Ah, my saviors. Saviors. Dirty little saviors. I wish I washed my hands so I could shake your hands and paws or whatever's growing out of your arms. I'm not racist, I'm not. Please, tell me your names. You're talking a little crazy. Are you okay? You're the only survivor of your community. Your brain must be... I mean... What we're trying to ask you is, are you a frickin' whack job, or what? No, no whack job! I'm Emma! Emma the cook! I'm the one who cooks and cleans for the pretty, pretty people! They were pretty. For decades, we hid from the zone. We were safe! Until the ghouls found a way in. You first hear the screams, and then the lights went out. And you can hear the scraping and the chewing. Hey, I'm no warrior. I'm just a cook, you know? Eba, dirty little coward. We thought the last settlement was the Ark. We didn't know you existed. Well, you got to get out of the Ark more, mate. Get some exercise. We should get you out of here. Wait a minute. Did you say Ark? Oh, boy. You don't want to hear this. You really don't want to hear this. They kept saying they were gonna destroy the Ark. With some, weapon that they're bringing to their masters, some weird religious shit. They want to blow up the Ark and kill everyone inside, everyone! Listen, these ghouls have a lair to the north. The leader is called the Grey One. They're just multiplying up there, breeding like zone rats. Please, please do something about them before it's too late!
No, nowa lokacja się nam pojawiła. Dokładnie tutaj. Tu wszystko żeśmy chyba przeszukali. Możemy stąd wiać. Zdaje się. Tak, tu wszystko było już przeszukane. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaatakować tą kryjówkę guli. Tutaj artefaktu nie ma, może w następnej lokacji będzie coś. Oj, przepraszam. A tam kto się pojawił? A, ten gostek. Kucharz. Dobra, ale to będziemy kończyć w tym miejscu. Ten odcinek będzie troszkę krótszy, niestety. Także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale.